Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już 29 odcinek z Gothica 2 Noc Kruka. Ostatnio żeśmy rozmawiali ze wszystkimi magami wody. Przeszukaliśmy ciało rybaka oraz jednego z członków wodnego kręgu. I dzisiaj bardzo bym się chciał zająć podróżą w stronę piratów, czyli na zachód. Dobra, możemy już iść. To jest teleport do świątyni, więc wiecie, lepiej się tam nie szwendać bez, wiecie, odpowiedniego wyposażenia. Okej, my sobie teraz idziemy tutaj. O, tam mamy jakiegoś pirata, jak już widać. Pozbieramy sobie jakieś tutaj jagódki. Nie jagódki. Zrobimy to. Będziemy mieć co jeść. Dobra. Jack Alligator. A kim ty właściwie jesteś? Różnisz się od pozostałych. Jakich pozostałych? Miałem na myśli wszystkich magów ganiających po ruinach jak kot z pęcherzem. Jesteś z nimi? Samotne szwendanie się po tej okolicy to kiepski pomysł. Aha. Kim jesteś? Na pewno o mnie słyszałeś. Jestem Jack Alligator. Boją się mnie prawie wszyscy. Jesteśmy najstraszliwszymi piratami pływającymi po tych wodach. No to widzę. Pod wodzą kapitana Grega złupiliśmy więcej statków kupieckich, niż jestem w stanie zliczyć. Rozmawiasz z żywą legendą, że się tak wyrażę. Ja jestem tu żywą legendą, kurde. Znasz niejakiego kruka? Oczywiście. To herszcz bandytów ze wschodu. Mhm. A czego od niego chcesz? Muszę go zabić. Co ty? Myślisz, że da się dopaść pierwszemu lepszemu awanturnikowi? No i nie sądzisz, że to zadanie cię przerasta? O kurde. Nawet go nie zobaczysz. Burze, trzęsienie ziemi, super. Jego siepacze rozniosą cię na strzępy, jeśli tylko zbliżysz się do ich obozu. Będzie dobrze, jeśli przejdziesz choćby przez jeden posterunek. Tak wyglądasz, że bandyci najpewniej naszpikują cię strzałami, jak tylko cię zobaczą. Mam lepszy pomysł. No. Dołącz do nas. O, razem fajnie. Wszystko obgadamy. Fajnie. A kiedy skosztujesz naszego rumu, świat od razu wyda ci się piękniejszy. Spoko. Potrzebny mi pancerz bandytów. A na co ci on? Tylko napytasz sobie biedy, jeśli ktoś cię w nim zobaczy. Na pewno. Każdy pomyśli, że jesteś bandytą i będzie próbował cię zabić. Aha. Wiesz może, gdzie znaleźć taki pancerz? Mieliśmy jeden w obozie piratów, ale nie wiem, czy wciąż tam jest. Spoko. Wasz kapitan ma na imię Greg? Tak, to największy pirat, jakiego kiedykolwiek spotkałem. Myślę, że go znam. Spotkałem się z nim w Korinis. Greg? W Korinis? Niemożliwe. Nasz kapitan wypłynął na morze z częścią chłopaków. No, jeśli Greg kiedykolwiek przybędzie do Korinis, to tylko jako więzień na królewskiej galerze. Jest przecież jednym z najbardziej poszukiwanych ludzi. Na pewno nie poszedłby do miasta z własnej woli. Zostałby od razu pojmany przez królewską straż i wtrącony do lochu. Jeśli tak mówisz, gdzie znajduje się wasz obóz? Widzisz ten tunel? Tak. Jeśli przejdziesz nim spory kawałek na zachód, prędzej czy później trafisz na naszą plażę. Tam znajdziesz nasz obóz. Dobra. Mogę pokazać ci drogę, jeśli chcesz. Chociaż będę cię musiał poprosić o małą przysługę. Jasne. Co masz na myśli? Zanim wrócę do obozu, przydałoby mi się trochę mięsa dla chłopaków. A spoko. Wyglądasz na silnego. Może przydasz mi się na polowaniu. To co? Zainteresowany? A na co polujesz? Na co polujesz? Zwykle na aligatory. Leo. Ale ich mięso jest raczej niejadalne. No i dawno ich tu nie widziałem. Musi mi więc wystarczyć to, co znajdę. Na przykład bagienne szczury. Co takiego? Większość bagiennych istot śmierdzi jak stary but i ma mięso twarde jak jego podeszwa. Bagienne szczury są przynajmniej jadalne. No dobra, a jeszcze mi o piratach. Opowiedz mi o piratach. Mieszkamy tu od lat. Przed wojną byliśmy znani w tych okolicach i na kontynencie. Wystarczyło wywiesić flagę, żeby kupcy natychmiast się poddawali. Niestety, te czasy już minęły.
Od miesięcy nie mieliśmy okazji napaść żadnego statku. Rozumiem. Nasz kapitan właśnie wziął część chłopaków i wypłynął, żeby przechwycić jakiś towar. A reszta siedzi w obozie, wygrzewa się na słońcu i czeka na powrót kapitana. Tak. Miejmy nadzieję, że Greg wróci z porządnym łupem. No ja myślę. No to chodźmy na polowanie, zapołować. Chłopie. Dobrze, dla nas dwóch to betka. Jesteś gotowy? No pewnie. Tak. Dobrze, trzymaj się blisko mnie. Dobra, ruszamy. Sobie już odpalę czary mary. Bo się przyda. Pożałujesz tego. Ej, przepraszam, nie. Ja nie chciałem. Jack, opanuj się. Jack, opanuj się. Ale no naprawdę, Jack. Dorwę cię jeszcze! Jack. Nigdy nie waż się mnie atakować. No przepraszam, no ale ja naprawdę. Dobrze, że masz przy sobie przynajmniej trochę złota. Ej, no złoto mnie okraść, no kurde, dzięki. O, ja cię kręcę, ała. Nie, naprawdę, no sorry. Gdzie on poszedł? Jaka pinda. Chwileczkę. Poszła sobie. Ja pierdzielę. Ej, no poszła sobie i mnie zostawiła. Pinda zostrana. Ja nie mogę. Zrobił mnie w balona. Ile mi tego złota wziął właśnie? Wszystko. Co do grosza. Jaki frajer. Ej, gdzie on sobie poszedł? To jest grane. Nie, no nie gadajcie, że sobie uciekł z tym moim złotem. Ja pierdzielę. Nie, no chłopie. Taki wstyd mi przynieść. Bezio, zastanów się trochę, co ty robisz. Zajebiście normalnie. Ej, on zniknął. Poważnie. Gdzie on jest? Gdzie on mi zniknął? Co jest grane u diabła? O w mordę. Co ja narobiłem? Pewnie już mi uciekł. W tą stronę założę się, że mi uciekł. Bo nigdzie indziej mi nie mógł nawiać. Aha, dobra. Co to za stworzenia? Fu. Obrzydlistwo. Dobra. Ja się już boję tych stworzeń. Ciężko jest za... Nie! O fuck. Nie. Nie, wszystko od nowa. Kurde, zapomniałem znowu. Zapomniałem... A, i nawet dobrze, że zawaliłem. Nawet dobrze. Kurde, ale teraz będę musiał wszystkie przerywniki zrobić. Pominąć. O jest, dobra. Sfejlowałem lekko mówiąc. Ale nawet dobrze, że mnie pełzacze powybijały. Dobra, idziemy. Bez gadania nawet. Kurde. Masakra totalna. Dobra, zbieramy te rośliny. I szybko z nim gadamy, szybciusieńko. Dobra, tak szybko jak tylko potrafię. Dobra. Szybciusieńko. Dobra, spoko. Dobra, już możemy iść. Dobra, idziemy. Dobra. Jakoś to przyspieszyłem bardzo. A teraz będę musiał uważać, żeby go po prostu nie zmasakrować. Bo to, co się ostatnio stało... On tu mi... Aha. Czyli on tu będzie mi pomagał. Idę już lepiej za nim. Ale on mi gdzieś zniknął. To jest pewne. Więc ja tego nie obczajam.
jak on to zrobił, że ukradł sobie moje złoto i nagle sobie zniknął. Pewnie poszedł w tą stronę, gdzie ja przed chwilą szedłem. On mi tu teraz wybije te pełzacze, bo ja nie dam z nimi rady. Szczepolne jakieś. Już w ogóle nie ogarniam tego. Dobra. Co? Głowa polnego pełzacza, lol. Dobra, idziemy, aligator. Bez gadania nawet. Będziemy polować na te zwierzątka. Tylko nie musisz mi podchodzić pod za mną, bo sam chcę trochę powybijać. Kolejne bydle załatwione. O kurde, trochę Jack oberwał. Tam jest drugi ten pełzacz. Gdzie on jest? Gdzie jest ten drugi? Kurde, nie mówcie, że go zgubiłem. A tu jest. Dobra, idziemy. Ale się pogoda spaskudziła. To naprawdę ostro. Jesteśmy już na miejscu. Kotlina, to o, tutaj super. Zaczniemy szukać tych bestii. Mhm. Chodź za mną. Dobra, dzięki wielkie. Jak ktoś teraz szykuje już czary mary na te, wiesz, bagienne szczurki, ty się zajmij tym topielcem. Dobra. Okej. No i wybijamy. No chodź, parszywa bestia. Kolejne bydle załatwione. Mana. Szybko. Tego właśnie. Czego? Nie wystarczy nam tego mięsa. Musimy iść do kanionu. Uważaj. Im dalej, tym bardziej niebezpiecznie. Dobra. Jeśli cenisz swoje życie, trzymaj się mnie. Co takiego żyje w kanionie? Nie chodzimy tam, jeśli nie musimy. Siedzą tam brzytwiaki, a one potrafią być cholernie twarde. Unikaj ich, jeśli ci życie miłe. No jasne. To idziemy. Dobrze, chodźmy. W porządku. Dobra, ja sobie przeszukam ich mięso. O, proszę, ile mięcha. Sam raz. Szkoda, żeby się to zmarnowało. Jeszcze topielec pewnie tam ma swoją skórę. To też ją przeszukam, jeżeli dam radę. Niczego tu nie znajdę. Aha, nie da rady. Lol. Dziwne. Bardzo dziwne, ale idziemy dalej. Bo fabuła cały czas się ciągnie. A my jakoś to musimy zrobić. Wiecie, nie możemy się grzebać. Chodź! No idę! Kurde. Chodź! O, tam jakiś pewnie kolejny człowiek siedzi. Jakiś pirat pewnie. Nie będę teraz do niego zagadywał. Nie mam czasu. Teraz muszę dotrzeć tych piratków i z nimi pogadać. Tak na luzie. Dobra, jesteśmy prawie blisko. Fajny teren, naprawdę. Chwileczkę, muszę wypić manę. No nie, kolejne pełzacze. Wybiję jak najwięcej. Bo ja z tymi nie będę się chyba męczył. O, szybko wybijasz. Dobra. Wykończ tą re... O kurde, chłopie, pozbieraj. O, masz potionki, dobrze. Ile ty chlejesz tego, chłopie? Żebyś się nie naćpał czasem tych mikstur. O, dobra. O, chłopie, ja go trochę poturbowałem. Ale widać, że nie zareagował. Niczego tu nie znajdę. Ty, przeszukał. Mądry. Doskonale! Takich ludzi nam potrzeba. Pierwsze polowanie i już złapałeś jednego. Nieźle, nieźle. No. Weź szczura i zanieś
go temu leniowi Morganowi. Mhm. Znajdziesz go w obozie. Aha, w obozie. Pewnie będzie się wygrzewał na plaży, czekając na ciebie. Przy wejściu spotkasz Henry'ego, który pilnuje, żeby nie podkradli się tu bandyci. Powiedz mu, że to ja cię przysłałem. Powinien cię wpuścić. Henry jest przewrażliwiony, a przy tym lubi zgrywać ważniaka. Możesz mnie czegoś nauczyć? Pewnie. Jestem dobrym myśliwym i mogę ci powiedzieć, jak najlepiej ścigać zwierzynę i pozyskiwać kły. O, wystarczy, fajnie, że zapytasz. Dobra. Jeśli będziesz mnie szukać, to najprawdopodobniej będę siedział gdzieś w pobliżu palisady. Palisady? No, przejdź się na zachód, a zobaczysz, o co mi chodzi. Dobra. Czy co, ja bym się jeszcze tam przeszedł? Tam jest jakaś mini jaskinka. Czekajcie. A wybiję was. Chwileczkę. O! Jaki walczator. Zaraz ubiję. Czekaj, już ja cię tu zabiję. O tak, płoń. Nie, dobre są te pustynne. Dużo HP zabierają. A, pływają sobie te szczurki. O, słyszę. No nie, tak zmarnować manę. Dobra. Giń. O kurde, o kurde. A! Szpak. Grupie są naprawdę mocne. Na ten kamień się wdrapie, albo im nawieje. Dobra. Wypij te miksury. Okej. Jeszcze wybijemy. Szczury. Dobra. Ło, po sto expo chodzą, ładnie. Ej, na takie stworzenia to naprawdę... Nic tu nie ma. Nieźle się opłaca wybijać takie stworzenia. Tu widziałem jakąś jaskinię. O, jest. I mamy kolejny piedestał. O, za daleko. O, proszę, udało się. O, i uaktywniliśmy kolejny portal. Tym razem... do... O. Tutaj porozmawiam z Mergarionem. Uruchomiłem kolejny kamień teleportacyjny. Daj mi następny kamień ogniskujący. Oczywiście, proszę. Czy to było trudne? I tak, i nie. Przydałoby mi się małe wsparcie. Mogę dać ci trochę złota. O, to dobrze. Ci pomoże? Na pewno nie zaszkodzi. Niech zobaczę. Masz tu trochę złotych monet. O, zanim zapomnę, Saturas chciałby się z tobą widzieć. Powinieneś udać się do niego jak najszybciej. O, to spoko. To jeszcze lepiej. Aż mnie ciekawość zżera, co on chce ode mnie w takim momencie. Czekaj, z tobą jeszcze pohandluję. Z tobą jeszcze mogę pohandlować. Kurde, ale bym sprzedał te cacka. W sumie mogę sprzedać ten Rembi czerep. To sobie zostawię. To też sprzedam. Sprzedam. Tak, sprzedam te niepotrzebne rzeczy. Zwykłe strzały mogę sprzedać. Bełty też. Co jeszcze? Trochę złota żeśmy odzyskali, nie powiem. To jest nawet sporo. O, głowy polnego pełzacza. Sprzedam. Niepotrzebni są. O, co jeszcze mogę takiego sprzedać? Łyżka. Rozdrabniacz, piła. Grabie. A, takie pierdoły. Dobra, trochę żeśmy złota uzyskali. Nie powiem. Sporo. Dobra, my wracamy tam, skąd przybyliśmy, czyli tepamy się typowo do kanionu. O, proszę, i jeszcze 100 expo żeśmy. Co tu robią pełzacze? What the fuck? Przecież je się dopiero wybiło. Ja mam jakieś zwidy, czy tu się wszystko ożywiło z powrotem? Jest w mordę jeża. No ja nie mogę.
No, włączaj tą broń. Oh fuck. Muszę się tepnąć po prostu. No nie ma bata. No i to jest właśnie dobry sposób na uniknięcie śmierci. Tepając się. Tepając się unikniesz śmierci. Yo, Myxir, Myxir, Sztyksir. Dobra. A zaraz, tam chyba jeszcze nie... Nie, tam w ogóle coś jest w tej jaskini? Nie. Jest tylko sam teleport. Ale kurde, kapowo, skoro tam są te pełzacze. O, tu jeszcze te pustynne. Dobra. 200 expa sobie nagrabiłem, ale teraz mam większy problem. Jak tam się mamy dostać? Te pełzacze mnie tutaj będą irytować. Dlatego będę musiał je jakoś minąć. Jest zawsze jakiś sposób na to. Bo ja z nimi nie chcę mieć nic do czynienia. Uwierzcie, to są stworzenia naprawdę typu groźne. No, ale mogę pozbierać trochę bagiennego ziela. O kurde, ile tego tu rosło. Fu. Trzeba to wszystko zebrać w kupę. Nie, te pełzacze mnie tu przerażają. Dobra, ja spieprzam. Ja od razu mówię z góry, że nie dam rady tym pełzaczom. Tego ja spieprzam. Wolę nie ryzykować. Naprawdę, bo to nie jest nic przyjemnego oberwać od takiego pełzacza. Ten jeszcze mnie goni. No, wal się, pełzaczu jeden. Kurde, chciałabyś mnie ubić. Nie ma. Nie ma ubijania. Ja się na to nie zgadzam, dobra. O, widać już tu. O, tam sobie siedzi ten Jack Alligator. Bardzo fajnie, się do niego przejdę. Sobie z nim pogadam. Aha, to chodzi o nauki. O, tu kuferek. Fajnie. 3 sztuki złota ekstra. Zawsze o tym marzyłem, żeby tyle dostać. Dobra. To my idziemy już do tych piratów. Tam właśnie jest ta palisada. Tam jest jakiś strażnik i sami piraci. Fajnie. Stój! Kto idzie? Swój czy wróg? Swój. Swój. Każdy tak może powiedzieć. Nie znam cię. Czego tutaj szukasz? Pokój, kurde. Chcę wejść. Naprawdę? To cię będzie kosztować... Ile? 500 sztuk złota. Ile? Jaki wariat. Musisz wszystko komplikować? W tym obozie jest wiele rzeczy, które mogą cię zainteresować. A ty wyglądasz na kogoś, kto ma pieniądze. No mam, nie zedrę przecież z ciebie ostatniej koszuli. Zobaczysz, opłaci ci się. No, chyba, że ten strój ukradłeś. Nie, spokojnie, masz tutaj. Oto twoje 500 sztuk złota. Wspaniale! Witamy w naszym skromnym obozie. Jeśli chcesz do nas dołączyć, to mam dla ciebie złą wiadomość, chłopcze. Kapitan wypłynął w rejs. To wiem. A tylko on decyduje, kogo przyjmie się do załogi. Ale możesz tu zostać do jego powrotu. Miło. Jeśli nie będziesz sprawiać kłopotów, rzecz jasna. Spokojnie. Co robisz? A na co to wygląda? Nadzoruję budowę palisady, żeby te lenie zrobiły to na czas. Jeśli tego nie dokończymy, to kapitan Greg da nam popalić. Pilnuję też, aby nikt niepowołany tu nie wszedł. Greg jest twoim szefem? Zgadza się. Ale dla ciebie to jest kapitan Greg. Rozumiemy się? No dobra, to dobra. Wielki człowiek. Kiedy go spotkasz, nawet nie myśl, by zrobić coś głupiego. Nie spodoba ci się jego reakcja na takie zachowanie. Niestety nie ma go w tej chwili w obozie. Jego zastępcą jest Francis. Całymi dniami siedzi przed chatą Grega i gapi się na nas jak sroka w gnat. No widać jaki zastępca. Po co stawiacie tę palisadę? Choćby po to, żeby utrudnić życie bandytom. Te sukinkoty podchodzą coraz bliżej. Zupełnie jak rekiny okrążające rozbitka na pełnym morzu. Kilku z nich zaszyło się w wieży na południu. Ale sądzę, że to tylko zwiat. Tak więc, jeśli w końcu zaatakują, będziemy przygotowani. To fajnie. Jeśli chodzi o tych bandytów z wieży,
Tylko nie myśl, żeby pójść tam samemu. Później wyślę tam dwóch chłopaków z mojej grupy abordażowej. Oni poradzą sobie z bandytami. Dobra. Dlaczego zostaliście zaatakowani przez bandytów? A jak sądzisz, wojujemy z nimi od jakiegoś czasu. No widzę. Na początku wszystko było w porządku. Przywieźliśmy ich tutaj, a oni odeszli w głąb bagien i nie niepokoili nas więcej. Niestety, później zaczęli napadać na każdego, kto nie należał do ich bandy. Nie mam pojęcia, co za demony ich opętały. Myślę, że chcą zabrać nasze łodzie, bo to chyba jedyny sposób, by się stąd wyrwać. Porozmawiaj ze Skipem. Był w ich obozie i omal nie przypłacił tego życiem. To bardzo ciekawa historia. Możesz mnie podszkolić w walce? Pewnie, czemu nie? A, spoko. O, chcę dołączyć do waszej grupy abordażowej. Witam w mojej grupie. Przyda nam się dodatkowe ramię, kiedy będziemy walczyć z bandytami. Weź jednego z moich chłopców i pozbądź się bandytów z wieży. O, spoko. Gdzie jest ta wieża? Jeśli wyruszysz stąd i będziesz trzymał się prawej strony, to po pewnym czasie powinieneś zobaczyć wieżę na małym klifie. Tak jest. Świetnie. Dobra, bierzemy pirata. Jesteś jednym z chłopaków Henry'ego? Nie, tak sobie piłuję dla zabawy. Naprawdę. Co się dzieje? Henry nie powiedział ci, co masz robić? Tak, powiedział, że mam zająć się bandytami. O nie, nie patrz tak na mnie. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Lepiej będzie, jak wrócę do roboty, dobra? No idź za mną, chodź kurde. Ze mną. Jakby innych nie było. Kurde, nie denerwuj mnie, naprawdę. Hej. Jego też bierzemy. Nie musisz nic mówić. Chcesz, żebym pomógł ci walczyć z bandytami? A no tak. Nie ma sprawy. Mówisz i masz. Czemu nie poprosisz o pomoc kolesi piłujących drewno? W sumie nie mam ochoty na tę całą zabawę. Idziesz albo nie. Chodź ze mną. Henry chce, żeby jeden z nas został tutaj, rozumiesz? Wszystko w porządku? Nie mam zamiaru się mieszać. Dobra. No to chodź, panie piracie. Okej. Przydasz mi się. Zapiszę sobie jeszcze. Zaatakujemy ten obóz bandytów. Pójdziemy zareportować o misji i zakończymy. O, może z Jackiem porozmawiam. Też by mi pomógł. Aha, on mi w niczym nie pomoże, zajebiście. Dobra, idziesz piracie ze mną. Wiem, to jest ryzykowna misja, ale ją zrobimy jak najbardziej. Ja tam się nie boję. W miarę przynajmniej nie boję. O, dobra. O, goblinki. Dobrze, chodźcie, chodźcie. Kurde, on mi tu pomoże. Liczę na to przynajmniej. Dobra. Wow. O, level up. Pięknie. Pięknie, pięknie, piracie. Świetnie, po prostu. Jesteś niezły. Więc chyba z bandytami nie będziesz miał najmniejszych problemów. Zjadłbym sobie trochę sera. Może czegoś mocniejszego. Dobra. Idziemy dalej. Dobra, tam mamy już bandytów. A ja się już trochę dygam, więc jeszcze raz sobie zapiszę. Ale możemy ich zaatakować, ja proszę. W taki sposób. O kurde, strzelają! Łopie! Ty, skuszy nawalają. Stój, śmieciu. Nieźle. Dobra, widać, że już naprawdę ostro się tutaj będzie działo. Stój, śmieciu. No chodź tu. Nie dasz mi rady. I po sprawie. Tu jeszcze mi pomóż.
No, atakuj. Dobra, poszło. Uff. Kurczę, super. Nawet złota nie ma. Twoja broń może mi się przydać. O, dobrze, piracie. Kawał drania z ciebie. Dzięki. Wracam do obozu. Mam nadzieję, że już się nie spotkamy. O, czy tak nerwowo? Chłopie, byłeś niezły. Przydałeś mi się. Ale nie sądziłem, że aż tak zareaguje. Strzały. Ile kurde strzałek jest. Świetnie. Zbieram to wszystko. Przeszukam. Przyściusieńku. Co do grama. Dobra. Ja bym przeszukał jeszcze te wieże. Bo wiem, że tu jest coś ciekawego. Dobra. Spoko. Jeszcze na górę wejdziemy. Przeszukamy wszystko, co trzeba. I zakończymy odcineczek. Wow, jakiego laga złapałem. Ostrego laga, powiem wam szczerze. Sprawdzę, czy coś jest na szczycie wieży. Bo zawsze lubi coś tam być. Ale może jednak nie ma nic, dlatego... Nie. Nie róbmy dziadostwa. Tylko schodźmy. Kurde! Jakie spadki FPS-ów. Co to było? Lul. Nie, nie zawsze tak miałem. Po raz pierwszy mam spadki FPS-ów. Jest. O kurde. Fu, tu jest pełzacz, który się obżera bandytom. Ja bym zabił to gówno. Ja pierdziel. Czymś innym może bym go zabił. A, to też już po mnie idzie. Więc nawet nie ma mowy o tym, żebym miał jakąś swobodę. No tutaj ten pełzacz, to on chyba tu nie wejdzie. Tak mi się wydaje. A chcę tylko ten kufer przeszukać. Fuj. Obrzydlistwo. Boże, aż mi się nie chce z tym walczyć. Uwierzcie, że to jest takie obrzydlistwo. Srać mi się już chce nawet, jak patrzę na to. Totalnie masakra. Dobra. Szybciej, wykończ mi to stworzenie. Zapal sobie o kulę ognia. Czy tam jest ta strzała? No i gdzie to jest? Gdzie to stworzenie? Spieprzyło. Tak nagle. Dobra. A niech będzie. Sobie jeszcze tylko tą skrzynkę otworzę. A, gówno. Dobra. Idziemy zaraportować o misji i zakończymy odcinek. Ale nie, epicko było. Według mnie było fajnie. Taką kolejną ciekawą misję zrobić w stylu abordaż. No. Już naprawdę. To ta misja mi się już bardziej podobała niż to, co było poprzednim razem. Tylko przeszukać ciała i nic więcej. O, skórzany mieszek. Ciekawe, co tu robił. Zbieram wszystko, co popadnie, bo się może zawsze przydać. A ten czek sobie tu stoi. Ale sorki za te spadki FPS-ów. Kurde, to było naprawdę dziwne. Mam level up w tej chwili. Ja bym wolał je bardziej wykorzystać, no powiem wam szczerze. Hej, ty! Na coś ciekawego. Czego chcesz się? A, łuki, skórowanie zwierząt, wyciąganie zębów. Dobra. Zastanowię się. Póki co. Dobra, idziemy raportować. Idziemy, bo naprawdę trzeba to zrobić. Jeśli chodzi o tych bandytów zwierząt... Ekspa przyszło. Tak? Już nie będą sprawiać kłopotów. Wspaniale! Jeden problem z głowy.
Mogę wam jeszcze jakoś pomóc? Od wielu dni czekamy na drewno potrzebne do budowy palisady. Malcolm i Owen powinni byli dostarczyć je już dawno temu. Obóz drwali nie jest zbyt daleko. Nad jeziorem leżącym w kotlinie na południowym wschodzie. Powiedz im, że czekamy na drewno. Nie, czekaj. Powiedz to Owenowi. Malcolm jest mało wiarygodny. Dobra, drwal Owen. Ale gdzie może być? Wejdziemy sobie do tego obozu. I gdzieś drwal Owen. Ten, który będzie właściwie tylko się zajmował tym cięciem drewna. On myśli, że to takie łatwe. O, to pewnie będzie ten koleś. Naprawdę w to wierzysz? Nie, to jest Bill. A Owen? Gdzie jest Owen? Zaraz poszukamy tego Owena. Musi po prostu więcej ćwiczyć. Matt. On nawet nie wie, jak się trzyma miecz. Kurde, gdzie jest ten Owen? Nie musisz. Tu jakiś macha mieczem. Lul. Ode mnie nie usłyszą nawet. Dobra, wiecie co? Zakończymy już tu odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał. A jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Tam już widać flagę piratów. Nie zapomnijcie ocenić. Na to już mówiłem. Się zbytnio powtórzyłem. Dobra, trzymajcie się, na razie, do następnego odcinka.